Często pytacie, panie czarku, nie potrafię zadawać panu pytań. W aplikacji mobilnej z opcją wklejania zdjęcia. E, Moje dozy możliwości są dwie: możecie wkleić zdjęcie swoje, albo możecie też zrobić układ taki, gdzie po prostu wklejcie zdjęcie czyjeś, bo wam po prostu wydaje się, że macie na polu dokładnie to samo. Dodam, że przybywa tego i że coraz więcej z was wkleja zdjęcia do pytań. Dodam, że ostatnio to też rekord 520 pytań, łącznie z moimi odpowiedziami, to jest rekord rekordów, jeżeli chodzi o portal. Ale do rzeczy. Chcę zadać pytanie ze zdjęciem. Ja muszę najpierw mieć jedną rzecz zrobioną. Muszę być na forum. I jeżeli na przykład ja sobie wejdę w coś, interesuje mnie mm, zdjęcie, bo ktoś w, wkleił e, to samo, co, co, co mam ja po prostu, o, popatrzcie, prosty temat. Jestem na etapie, gdzie pan Adrian wkleił zdjęcie, i ja widzę, że mam to samo u siebie. Widzę, że mam te samo objawy. Co robię? Klikam, kopiuj. Jeżeli ja to kliknę, to w tym momencie chciałem zadać pytanie pod najnowszym materiałem. Co ja robię? Wchodzę pod najnowszy materiał. Mam opcję, zobaczcie, dodawania komentarzy, i w tym momencie ja mogę już wcisnąć: dodaj, i to pytanie, a dokładniej cały ten komentarz, który napiszę, będzie miało do 500 to zdjęcie. I to jest cała ideologia tego systemu. Tutaj nic bardziej skomplikowanego nie ma. Dlatego pamiętajcie, że możecie wklejać zdjęcie swoje, a jeżeli go nie macie, ale znaleźliście coś, jakieś przybarwienia, kropeczki, jakieś szkodniki, które są też u Was, śmiało możecie wkleić czyjeś, bo ja to odbiorę jako po prostu pod, pod wskazówka Wasza do Waszego pytania, żebym wiedział, jak mam Wam doradzić. Tak, proszę działajmy, tak, proszę analizujmy. Nie bójmy się pytać, bo nauczono nas głupoty, że pytają ci, którzy, się, e, którzy są nierozsądni. Nie, pytają ci, którzy mają łeb na karku, bo tylko nierozważny, wręcz głupio myślący człowiek udaje, że wie wszystko, a tak naprawdę nie wie nic. Trzeba pytać. Ja też często się uczę, często że robię, i nie bójmy się tego.